spadasz pierwszy? Tak. Poświęcę się. Powiem ci, jak było. Tak. Lepiej idzie. Lepiej zdziera mi twarz z lewej strony niż z prawej. Oj, oj, oj. Mi się to nie podoba. Dobrze, ja tu cały czas mam wszystko rek, więc wiesz. Żyję, jest dobrze. To nie o to chodzi. Kij z godnością. Mówisz mi na filmie słowa na G. No dobra, no i tak coś. Tak, tak właśnie było, no. Tak się to pokonuje, takie przeszkody. Ale tu jeszcze jedna. Tak. Więc no, mając jakąś tam wiedzę fachową na temat właśnie pokonywania ciężkich szlaków, no właśnie, no to w taki sposób wygląda ich zdobywanie. Mierzy się trochę ze sobą, ze swoją psychiką, ale później satysfakcja. Się wydaje, tak, w życiu, gdzie w życiu też spotykają nas problemy i po pokonaniu takich rzeczy właśnie do tych problemów podchodzimy odpowiednio inaczej, z luzem. Dusty road, hot sun beating down, hey dusty road, way over on the wrong side of town. I've been this way now many a time, no other way of going round. Hey, traveling man, there's gonna be your next setting down. Hey, traveling man, take me with you, it'll be my round. Oh, that traveling man keeps on. Kurwa, miałeś rację. Mówiłem, że tylko my wysiądziemy. Ja dziękuję za ten, za ofertę, ale ja swój sprzęt znam i później mi się lepiej... No to jest ważne, naprawdę przy jakości wideo. Już się nagrywa, to będzie taki spontan. Aha, okej, okay, no. Okej. Okay. Dzień dobry, witamy wszystkich. Pełen spontan, kolega zaproponował, to może nagramy jakiś film. Ja mówię, o nie, jestem nieprzygotowany, co teraz? Dzień dobry, dzisiaj postanowiłem namówić znajomego na wspólną wycieczkę. Razem pojedziemy do trasą pomorskiej kolei metropolitalnej w kolejne niesamowite miejsce. Naprawdę to napisałeś sobie? Tak, naprawdę. W kolejne miejsce. Te filmy może wyglądają przypadkowo, ale one nigdy przypadkowe nie są. No ostatnio miałeś cały konspekt stworzony, tak, nie? Tak, tak. Razem pojedziemy w stronę trasą pomorskiej kolei metropolitalnej w kolejne niesamowite miejsce na Kaszubach. Zaproponuję miejsce, którego widoki bardziej przynoszą na myśl kręte górskie przełęcze niż spokojne nizinne krajobrazy. Dziękuję, zapraszamy dalej. Znajdujemy się kilometr od stacji kolejowej Babidu. Byliśmy jedynymi osobami, które wyszły z tej stacji, z tego pociągu znaczy się, na stacji nie było nikogo. Jesteśmy na kilometrze mniej więcej pierwszym, schodzimy właśnie z drogi dojazdowej na stację. Mamy pierwsze miejsce na popas, godzina, żeby nie było, 9:00, sobota rano. Jesteśmy w trasie od 2,5 godziny. I możemy iść dalej. Ciach. No tak, już masz zakaz wszystkiego, to znaczy, że miejsce jest dobrze zorganizowane. A poza tym baw się dobrze, nie? Witajcie goście. Nie wolno wam niczego. O, kolega ma zew twórczości, uruchomił sprzęty, rejestruje otaczającą go rzeczywistość ze zrozumieniem mniejszym lub większym. Mam nadzieję, że zrozumiem to po tej wycieczce. Rezerwat nazywa się Jar Raduni i jak widać to jest ten jar. Możemy wracać. Jar zahaczony. To już widzieliśmy, to już więcej nic nie będzie pewnie, tak? Tak, to jest właśnie to. Atrakcją tej rzeczy jest przede wszystkim to, żeby wiedzieć na co się patrzy.
Punkt charakterystyczny drugi. Schodzimy z ostatków cywilizacji. Mamy oznaczenie szlaku, jak zawsze, niebieskie. Zobacz, Łukasz, nasz kolor to niebieski. Teraz musimy jeszcze sobie znaleźć wspólną piosenkę. Aha. Bo kolor już mamy. To jest jar rzeki Raduni, więc to, czego nam brakuje... 2 plus 1. Chodź, pomalej mu świat. No i właśnie zostałeś samotnikiem. Na żółte i na niebiesko. Dwa szlaki. A, dobrze, dobrze, dobrze. Patrz, nie... No, tak. Myśl. Jar rzeki Raduni. Czego nam tu brakuje? Jeszcze Raduni. Ale jakbym przestał gadać i się trochę przymknął, to byśmy w oddali usłyszeli... szum. Wspomnianej Raduni. Idziemy tam. Porównując to do wdy, chyba obrażasz tą Radunię. Ona jest właśnie rzeką typu górskiego, a nie spokojna taka borowa. O, nie załapało się ujęcie z natury. Przez. To co, robimy teraz takie dookoła 180 stopni. Ty idź tutaj kołem, a ja będę się odwracał. Idziesz tędy, idziesz. Ja zaraz w wodzie wyląduję. Taka jest ogólna koncepcja. Dobra, przechodzę. Dobra, być może jedna z ostatnich nagrań z udziałem Łukasza. Co za kontrola nad ciałem, ja bym się kurde przewalił. To rzeczywiście szybko Bartku tu płynie, nie? No. Poczekaj. Kamieniste strasznie, dużo kamieni, nie? No, rzeka typu górskiego, musieli tu nas wozić, żeby spełniała ten normy ISO rzeki typu górskiego. I've been this way now many a time, no other way of going round. I o to chodzi. Rzeka, przyroda i kolej. I co, można by powiedzieć, że sytuacja robi się niebezpiecznie romantyczna. Romeo i Julia. Tak, Romej i Jul. I Jul. I Jul. I Jar. Takie okoliczności przyrady. Whisky in the jar. Nothing to say and nothing to sell. Sometimes I listen, sometimes I scream and shout and yell. Dlatego jesteśmy zapakowani na lekko, do 10 kg nie więcej. Widoczki bajkowe. I mam chyba komara pod pachą. No jesteśmy i to w porządnym jarze. 100% przeżywania rzeczywistości, nie? Obydwoje na telefonach. Co tam jest? Amatorzy. Nie widzę, muszę spojrzeć przez ekran. Amatorzy. Wycieczka robi charakter, ma ten bardziej górski. Więc Łukaszu, idź tam w pion. Idę się spionować. Tak, jak coś się wydarzy, będzie śmieszny filmik. Może ja pójdę na nielegalu? Nie, szlak prowadzi. W rezerwacie obowiązuje zakaz schodzenia ze szlaku. Tak jak zakaz ryb i oddychania. Za mało forsownie wyglądasz. Powinieneś jakoś tak, wiesz, stęknąć. A nie, to jest dobre obuwie, to się samo broni. No i tutaj się przydaje obuwie za kostkę. Cóż, to solidność oparcia. W adidaskach podejrzewam, żeby już trochę kostkę powyginało. A, teraz w dół. Chyba będzie nas bolały dziwne ten... mięśnie czuję już. Takie tutaj, nieistniejące, niepotrzebne do niczego. A szlak jak pokazuje? Widać ci góra. Myślisz? No. Kurde, nie chcę mi się wierzyć. Wiesz co, nie, no powinna być strzałka wtedy, że jest w lewo, a jest pokazane jakby prosto, więc... No prosto, czyli tam.
kurde, wolę pójść na dół, zaryzykować i najwyżej się cofnąć i wtedy próbować. No to wtedy jak wejdziesz, to powiedz, czy tam jest ten, następne oznaczenie. Nie, no bo to jest chore, to nie jest szlak. Tutaj dzieci mogą chodzić. Tak? Jesteśmy w miejscu, gdzie ścieżka traci na swojej oczywistości. Brak oznakowania. Brak formy, która dawałaby nadzieję, że to to. Szlak jest ładnie oznakowany. A dlaczego? Bo musi być ładnie oznakowany. Bo nikt ze swojej woli, mając możliwość pójścia tamtędy, nie szedłby tam. A my musimy. Spadasz pierwszy? Tak. Poświęcę się. Powiem ci, jak było. Tak. Lepiej zdziera mi twarz z lewej strony niż z prawej. Oj, oj, oj. Mi się to nie podoba. Dobrze, ja tu cały czas mam wszystko rek, więc wiesz. Żyję, jest dobrze. I'm just a journeyman. Trying to find out who I am. Warto było się wywalić tylko dla tego widoku. I'm learning as I speak, but I'm tired and feeling weak. Nowhere that I'd call home, with no one to telephone. Inside I feel alone. To nie patrzcie na szkło, to kamera na siebie, żeby pokazać, jakie są warunki klimatyczno-kondycyjne. Więc my tu nie płyniemy, kolega jest młodszy, ja tutaj spływam sam na sobie ze sobą. A jakie oświetlenie od rzeki jest, jakbym blendę miał. Pokonywanie tego szlaku samotnie, powiem uczciwie, że byłoby związane z dużą nieodpowiedzialnością. Jest ryzyko. Zawodowy. Tak, asysty grawitacyjnej. No, inna perspektywa bym powiedział. No, ja niestety takiego filmu nie będę miał. Ja tam nie wejdę. Ja mam dla kogo żyć. Ja co, myślę, że to nie wiąże się ze śmiercią. Ale za to niedziela. Nie rób tego, to nie jest rozwiązanie. Tylko nie na twarz. A właśnie, że na twarz. Dzięki, wytnę. Ładny kadr i takie najście, wejście. Mamy chwilę po pasu, kondycyjnie. Łukasz jest młody, jest tego, ma dobrą kondycję. Ja jestem stary i się zmęczyłem, spociłem i w związku z tym mała przerwa. W czasie przerwy sobie skorzystam z możliwości i pokażę dla potomnych i innych osób, które miałyby ochotę tą trasą się wybrać. Tylko raczej bez dzieci polecamy, jeżeli chce mieć się te dzieci w dalszym ciągu. Pomysł na dzisiejszą wycieczkę, to było, jesteśmy gdzieś w połowie tutaj. Udanie się z Gdańska pomorską koleją metropolitalną. Tutaj mamy tą nitkę przez Żukowo do stacji Babidół. W stacji Babimdole wysiedliśmy tylko my, a cała PKM-ka była pełna, więc niech to świadczy o popularności szlaku. Z Babiego Dołu idziemy piechotą wzdłuż Jaru Raduni. Szlakiem oznaczonym kolorem niebieskim. Udamy się tutaj do Borkowa. O, w Borkowie już jest noc. O, nie, cień. Do Borkowa. W Borkowie przesiadamy się z powrotem, wsiadamy z powrotem na PKM-kę i wracamy do Trójmiasta. Trasa liczy nominalnie w okolicach 10 km. Pewnie będzie w okolicach 15, jak zawsze. I to by było tyle.
dla osób, które będą miały samochód na drugim końcu, mogą wsiąść samochód i z dala od przyrody pójść tutaj do restauracji, która jest po kuchennych rewolucjach. Jeżeli ktoś chce właśnie z lepszej części sobie na gorszą część dnia zrobić. Hejtujemy, tak jest hejt. No, więc taka wycieczka, tak to wygląda na planie. Polecamy na dobicie. Plecak swoje przeszedł. Będzie pranie. Statyw swoje przeszedł. Będzie pranie. Tak. Mój tył swoje przeszedł. Będzie kopane. I połowa szlaku. Dla wszystkich tych, którzy by chcieli iść z wózkiem z dziećmi na niedzielny spacer jarem Raduni, odradzam. Tutaj nie ma miejsca na fałszywy krok. W prawo coś tutaj nie pójdzie i kąpiemy się po szyję w rzece. Ale i tak warto. Taki ładny mech, takie widoki. I niestety takie warunki wędrówki. Czuję się w wieku przedzawałowym. Zawałowym. Tu coś ścieko. Tak, tylko nie przeklinaj, bo jest rek. Przebitka wody płynącej. Znaczy się rzeki. A włączę na wszelki wypadek nagrywanie. I teraz pewnie na odmianę to ja się zwalę. No i jest gdzie w dół. Najfajniejsze tutaj w spadaniu by było to, że ten, nie ograniczy się ziemia, której pod tobą nie ma. Pogać. Innej możliwości nie ma. O, dobra. Po co wybrać jakieś proste rozwiązanie, skoro istnieje absurdalnie skomplikowana alternatywa? To było proste właśnie. Są gorsze. Trudne. To tak. Jest szeroki bal. Ja się będę ten. A ja się chyba będę czołgał. A nie. Chyba. Dobra, będę, bo ja się stąd zwalę. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Weź to, potrzymaj mi piwo. I trzymaj z góry i z dołu, bo po lewej i prawej ma tak niefortunnie głośniki umieszczone. Znaczy. No, tak właśnie, za rogi mogę? Za rogi i góra, no, a okay. Po bokach ma głośniki. Więc tak. To już wiem, że lubi się zahaczać. A to będzie nieporadnie wyglądało. Jak na człowieka z takim doświadczeniem. Doświadczenie uczy. Kij z godnością. Właśnie wszystkie genitalia poszły w zapomnienie. Użyłeś mi na filmie słowa na G. No dobra, no i tak coś. Tak, tak właśnie było, tak no. Pokonuje, takie przeszkody. Ale tu jeszcze jedna. Tak. Więc no mając jakąś tam wiedzę fachową na temat właśnie pokonywania ciężkich szlaków, no właśnie, no to w taki sposób wygląda ich zdobywanie. Mierzy się trochę ze sobą, ze swoją psychiką, ale później... satysfakcja. Wydaje, tak, w życiu, gdzie w życiu też spotykają nas problemy. I po pokonaniu takich rzeczy właśnie do tych problemów podchodzimy odpowiednio inaczej, z luzem. Znalazłem fajne ujęcie. Most w Borkowie. Kolega na ścianie. Pomóc panu? Śmierć Lechi, no. Przed Tytułinie. Coś tu ogrodnicza. Wiesz, że kręcisz w pionie? Chciałbyś mnie zasić w pianie, nie? O tak, i w kisielu. Wycieczka zbliża się powolutku do końca. Jesteśmy u wrót Borkowa. Tutaj taki ładny widok na most samobójców w Borkowie. Tam widziałem, że ktoś właśnie na linii wisiał. Nie wiem, nie udało mu się zakręcić tej liny dobrze, bo była w pasie, a nie dookoła szyi, więc próba nieudana. No, więc co, szlak wymagający, kondycyjny. Szliśmy od godziny 8.30 do godziny, dochodzi 12. Jesteśmy w miejscu właśnie, gdzie się mamy wodowanie kajaków. No i w związku z tym więcej chyba jakichś kondycyjnych rzeczy nie przewidujemy. To chyba byłby już
powolutku, koniec. Tam jest jakaś ta latarnia, jeszcze zobaczymy, bo my się tutaj rozbijemy, tylko że jest stolik, że jest stolik z krzesłami do zrobienia popasu. Ktoś tu wtedy tak to zrobi. I znalezione miejsce po pasu. Się okazało, że tam, gdzie chcieliśmy na kłodach jeść, po drugiej stronie wału jest zagospodarowane, ładne, zielone miejsce. Miałeś nosa z tym, nie? Trzema ławeczkami bez stołu, ale nie wymagajmy. I takim widokiem na kanał zrzutu wody, z urządzenia, z którego zrzuca się wodę. No. Co, kuchnię rozkładamy. Tak. A już ci tam bulgur... A patrzyłeś na palec, że jest ciepłe? Witamy w naszym nowym cyklu kulinarnym. Nowym cyklu... Natychmiastowo należy. Cyklu kulinarnym kucharza Łukasza nas odstrasza. Fasolka po bretońsku, pełen popas. Męska rzecz z mojej strony, coś a la kebab. Nie mam pojęcia, po konsystencji to ma być dobra. Ciebie faktycznie trzeba zdjąć. To wyłącz. Zakręciłem całkiem? No. Ja sobie odkręcę swoje, więc luz. No i co? Trzeba kombinować, jak to zdjąć, bo metal dobrze przewodzi ciepło, jak się okazuje. Plastik jeszcze lepiej by przewodził. Jakie tło. No i widzisz, EVA i działa kula na wiele innych. Izolator, faktycznie piana, no. No, owszem, ładnie wygląda. Pytanie, czy my zędy dojdziemy do dworca. Koniec szlaku. Ojej, nie, to faktycznie pod kajakarzy. A przejść na drugą stronę się da? Albo trawnikiem tam gdzieś, jakbyśmy na przełaj. Jest wędkarz. Czy tam jest... Ty, to jest ta droga, ta roz tego, co była zerwana wtedy, co ci mówiłem. No, no, pamiętam, tak, tak. To jest to. Tam do... To prowadź. Okej. Szlak się skończył. Droga się skończyła. Trochę czas na dziko. Tak. Wiemy na azymut, że tam powinni być ludzie. Tylko nie wpaść do rzeki na powrót. To nie jest nagroda na koniec szlaku. Jakieś zabagno. Przebijamy się do wskazanego przez wędkarza tutaj znajomego. Teraz już nasz znajomy dobry. Drogę na... Tak. Do dworca w Borkowie. Ale idziesz przed siebie. Oczywiście nie muszę informować o tym, że na szlaku już nie jesteśmy. Wow, plecak nie przeważa. Dobrze, przynajmniej brzuch pełny z przodu równoważy. Udało się? O, tu jest mostek, który nas przeprawi przez. O, to jest ten znany znak, zakaz śmiecenia kotwicami. Pewnie tobie też się nieraz zdarzyło wziąć taki jechać i wywalić kotwicę. No. Na pobocze, nie? Więc tego nie robimy, nie wolno wyrzucać, kochani, kotwic. Zobacz, jaka kurczę Europa. Znaczy, ty jesteś młody, dla ciebie to jest ten normalne zjawisko, taki solar, ale ja, zobacz, kurde, Star Trek. No i teraz co? Dobra. Teraz tędy. Jak przeżyć wojnę w Borkowie? Można pójść na pociąg. Przechodzimy przez taki tubing i czuję się od razu bezpieczniej. A to faktycznie jak ten, jak schrony w Bornym Sulinowie na te rakiety taktyczne. I co? Jest po wszystkim. Pomorska Kolej Metropolitalna wita w Borkowie. Wszystkich przyjezdnych. Spodziewamy się składu jadącego tam. Do składu... składu jadącego stamtąd. Do tamtąd. W nogach jest ładnych paręnaście kilometrów. Dlatego nie mówię składnie. Ponieważ jest też troszkę gorąco. Ty dzwonisz, żeby się zapytać, jak ten? Czy da się rozkład jazdy? O której mamy? 13:42. Ojej. 40 minut, nie jest źle. O, od razu mamy inny skład. To już nie PESA. To jest też pewnie Nevak od przewozów regionalnych.
No, malowanie klasyczne typu budyń. Oczywiście, że Nevak. Człowiek przy kasie. A nie, sorry, to nie kasa, to miejsce na kasę, wykorzystywane chwilowo jako schowanko. Oficjalny koniec chodzenia. Koniec pewnego pięknego dnia.